Witam Was serdecznie, widzowie. Dzisiaj naszym gościem Piotrek Szeliga. Cześć. Witam serdecznie. Zanim rozmowa, to jeszcze formalności. Muszę wspomnieć, że jeżeli nie macie konta na BetClicku, a chcielibyście założyć i macie skończone 18 lat, to z kodem Robimy Fame dostaniecie do 200 zł zwrotu przy rejestracji i wtedy można śmiało obstawiać takie gale, jak oczywiście Fame Reborn, odrodzenie i inne wspaniałe wydarzenia sportowe. Piotrek, fajnie się złożyło, że na podcaście siedzi sobie dwóch byłych hokeistów. No. Bo ja ogólnie też grałem w Sanoku w Krakowie i w Dębicy w sumie też. No, były czasy. Pamiętam. To już gdzieś tam jest za mną, można powiedzieć, bo jak myślałem o tym, to mnie to tłamsiło, więc po prostu musiałem się tam tego odciąć, bo jednak to była moja taka życiowa pasja. Chciałem być kiedyś hokeistą i nie poszło w tą stronę, którą bym chciał, więc po prostu musiałem się od tego odizolować. I know what you mean. Ja w ogóle pamiętam, kojarzyłem cię jako, wiadomo, środowisko to nie jest duże, zanim byłeś sławny. Pamiętam taką, opowiem teraz anegdotę. Przyjechałem jako tam gimnazjalista, w juniorze graliśmy, w juniorze młodszym i przychodzisz, witasz się ze wszystkimi. Ja widzę, że idzie ktoś, że tak powiem, ważny. I tak, ja tak, kto to był? A oni, co, ty nie znasz go? To jest Piotrek Szeliga, zna go cała Dębica. Wiesz, że zawsze najbardziej przypakowany nie, no i tak dalej. Ja też byłem takim wyróżniającym się hokeistą, bo bardzo szybko idzie na łyżwach i dość agresywnie grałem, więc... No. Z tego mogłem być też znany. Tak, byłeś obrońcą w hokeju. Obrońca w hokeju ma to do siebie, że przyjmuje dużo strzałów na ciało. Ogólnie musi odpierać dużo ataków. I tutaj zauważyłem pewną analogię. W ostatnim czasie to się dużo przełożyło na życie, kiedy miałeś bardzo dużo ataków. Musiałeś odpierać bardzo dużo ataków. Dużo strzałów na siebie przyjmowałeś. Ale mam wrażenie, że teraz masz troszkę większy spokój. Wiesz co, bo to jest tak, że takie sytuacje w życiu dużo uczą, nie? I gdzieś tam im więcej się bierze na swoje barki, tym później w życiu jest lżej, dzięki temu, że jesteśmy silniejsi, tak? Więc ja uważam, że ta sytuacja tylko gdzieś tam mnie umocniła przede wszystkim psychicznie. Chociaż i tak można powiedzieć, że byłem jakby już przygotowany trochę na coś takiego, bo już wcześniej miałem dużo przeróżnych afer, z którymi musiałem się zmagać, no ale ta jednak gdzieś tam najbardziej się odbiła na mnie, bo była taka mega personalna, nie? Właśnie stricte afer nie chciałbym rozkopywać, a bardziej rozmawiać pod względem psychologicznym, jak ty jako ktoś, kto odczuwa to na własnej skórze, do tego podchodzi. Jak jest teraz? Czy ty czujesz większy spokój? Czy jak to w ogóle wygląda? Czy więcej się dzieje poza kulisami? To znaczy, a o co konkretnie pytasz? Teraz o całą aferę, która stała się też aferą obyczajową. Obyczajową, no bo to była afera obyczajowa, tak, wiesz to. Ogólnie było ciężko dość, nie? Bo to jednak dotyka ciebie, twoich bliskich, i gdzieś tam moich przyjaciół. Trochę ludzi się ode mnie podwracało, ale to też ja uważam, że po prostu śmieci same się wyniosły. Bo tak naprawdę, jak później sobie to wszystko przemyślałem, to na dobre mi to wyszło. No, a ogólnie to powiem ci, że tak jest teraz spoko, nie? Normalnie, żyjemy sobie. Powiem ci tak, jakbym miał wybierać, żeby drugi raz była taka sytuacja i wejść w to, albo nie wejść w to, to wszedłbym w to drugi raz, nie? Bo jestem teraz szczęśliwy, jest mi dobrze, mam o kogo dbać i to jest dla mnie najważniejsze. Mówisz, że dużo ludzi się odwróciło, a ja zapytam z drugiej strony, kto został? Dużo ludzi zostało, takich moich stricte przyjaciół, bliskich, to wszyscy zostali, bo oni powiedzieli mi, że to jest twoje życie, to jest twoja sprawa, więc oni się w takie rzeczy nie wpierdalają, za przeproszeniem. A ogólnie to co? Trochę wypadłem z wątku. Bo takie to jest trochę emocjonalne, bo tak rozumiem. Jak się o tym mówi, to jest takie, wiesz, tak dziwnie się czuję po prostu. Nie? Rozumiem, a zgodzisz się z moją taką opinią, tezą, że właśnie afera czy taki hejt to jest taka łapka, która czegoś się musi trzymać, ale gdy przyjdzie druga rzecz do trzymania, to ona puszcza i idzie na drugą. Tak jak na przykład później Arek Tańcula miał dużo hejtu, później Boxdel miał dużo hejtu i to tak sobie skacze, prawda? Dokładnie. I zauważyłem, że nigdy też się nie czepia dwóch rzeczy naraz. No bo po co? No bo to, wiesz,
jakby jedna afera przyćmiewa drugą, nie? Na takiej zasadzie. A ludzie w Polsce mają tendencję do tego, że po prostu jakby cieszą się też czyimś nieszczęściem. Takie, kurczę, nie wiem jak to nazwać trochę, bo to jest takie, że to... Zawiść? To żywi ludzi po prostu, nie? To jest coś takiego, że po prostu jak się komuś źle dzieje, to oni mu jeszcze chcą bardziej jakby dokopać. I no i weźmy pod uwagę to, że teraz każdy chce być sławny, nie? Więc każdy się chwyta jakby lutnego tematu, żeby po prostu gdzieś tam wybić. Dokładnie, na takiej zasadzie, nie? Więc jak są lotne tematy i lotne nazwiska, no to czemu by tego nie skomentować w jakiś tam sposób taki, jaki oczekują od tego, jaki oczekują tego ludzie, nie? No, internet. I tak to wygląda, ale internet to jest internet, życie to jest życie. Ja te dwie rzeczy tak trochę oddzielam. Wiadomo, gdzieś tam... Czyli potrafisz zachować ten balans? Czy starasz się, może tak, uczysz się? Teraz się nauczyłem trochę tego, nie? Bo wcześniej... bardzo dużo takich rzeczy prywatnych dodawałem, teraz już mniej, ale po prostu czemu jak jest fajnie, z czegoś się cieszę, to dlaczego mam sobie czegoś nie dodać? Dlaczego? Po co? Bo to jest prywatne? No nie, nie jest tak, nie? Więc mówię, no jest okej na razie. Najważniejsze, żeby w zasadzie w takich sytuacjach, moim zdaniem, gdy nawet jest multum tego hejtu w internecie, najgorsze byłoby, gdyby to się przerzucało na rzeczywistość, czyli ktoś by ci groził personalnie, bezpośrednio. Znaczy, były takie sytuacje, że gdzieś tam ktoś, nie wiem, jechał autem i krzyknął coś do mnie, czy coś, ale nigdy nie było takiej sytuacji, żeby ktoś, nie wiem, wyszedł i faktycznie chciał mi coś zrobić, no bo jednak jakby tak wiąże się to z jakimiś konsekwencjami też. Umówmy się, ludzie też dużo mówią, mało robią. Więc internet to jest taka, ja to mówię, taki wybieg krzykaczy, nie? Każdy mówi, co komu nie zrobi, jak to się, co to się nie będzie działo, a w rezultacie wychodzi inna afera i później ta osoba idzie do innej i pisze to samo, nie? Żeby pozbierać kilka lajków pod komentarzem i wtedy on się czuje dowartościowany. Fajne, bo dostałem, kurwa, nie wiem, 200 lajków pod komentarzem. No ale co to zmienia? No, te 200 lajków dostaniesz, swoje jakieś tam wywody wyrzucisz siebie, gasisz komputer i dalej jesteś tym samym człowiekiem. Patrzysz w lustro i widzisz tego samego gościa, który prawdopodobnie ma jakieś problemy ze sobą. Czy moim zdaniem to powinno się potępiać ogólnie takie zachowania, edukować i walczyć z tym. Czasem może nawet i tym ludziom pomagać, gdy oni mają problemy, mimo że robią zło. No hejt jest bardzo dużym, obszernym i niestety negatywnym tematem. No tak, zwłaszcza w dzisiejszych czasach jest trochę inaczej jeszcze, nie? Bo jeszcze kilka lat temu to już w ogóle był dramat, nie? Tylko teraz ci jakby... Konsekwencje są z tego też. Konsekwencje są z tego i więcej się o tym mówi, więc po prostu teraz jakby dzięki temu, że tak jest, no to teraz o tym rozmawiamy, nie? Jeszcze dawniej to po prostu się mówiło, że się wlicza to w koszta, no i tyle, nie? To, że jesteś osobą popularną. Powiedz mi, tęsknisz za prywatnością taką maksymalną? Czasami tak. Często jest jakaś taka sytuacja, że gdzieś, ja na przykład jestem gdzieś z rodziną, nie wiem, jem sobie i na przykład ktoś mnie gdzieś zauważy i podchodzi w trakcie mojego jedzenia i pyta się, czy może zdjęcie, nie? I to jest takie dla mnie po prostu troszeczkę przesada, nie? Bo faktycznie, okej. Granice też trzeba znać, no prawda? Dokładnie. Nawet gdyby to był Cristiano Ronaldo czy Lionel Messi, nie przeszkadza się przy jedzeniu. No dokładnie, nie? I ogólnie są też takie sytuacje często, no ale ktoś tam jakby tłumaczy to tym, że nie wiem, jest tutaj, za kilka dni gdzieś jedzie i po prostu nie będzie miał takiej okazji. No ja też staram się zrozumieć, zawsze staram się gdzieś tam do swoich widzów, fanów wyjść z uśmiechem na twarzy, no ale czasem przesadzają, nie? Czasem troszkę przesadzają. No w zasadzie każdy jest takim samym człowiekiem. Największe w ogóle... Na przykład ja bym nie mógł pójść na imprezę, nie? Taką normalną imprezę, dyskotekę, najebać się i sobie być najebanym i sobie, wiesz... Bo zaraz by mnie ktoś nagrał, zaraz by mnie ktoś, wiesz, zrobił zdjęcie, zaraz by to gdzieś rzucili, zrobiłoby się z tego afera, że nie wiadomo, co robię i wiesz... Nie możesz się przejść na rynek, wypić kawę. Znaczy nie, no na rynek się przejść mogę, wypić kawę, ale też ludzie po prostu gdzieś tam podejdą... Zapytają się o zdjęcie. Czasami ludzie mnie nagrywają z daleka. Oni myślą, że tego nie widzę, a ja wszystko widzę, nie? Udaję, że nie widzę, no ale często jest tak, że nie wiem, siedzę sobie gdzieś i ktoś idzie na przykład i udaje, że coś robi na telefonie, ale wiesz, ale mnie nagrywa na przykład. Nie chcę rzucić to na Snapa.
Bo często też nawet dostawałem takie snapy od ludzi, nie? Że ktoś zrobił screena i patrz, ktoś ci zrobił zdjęcie, albo ktoś tam. Dlatego jak się... Kurde, to trudno w zasadzie tak być, czuć, że jesteś obserwowany w zasadzie, no tak, cały czas, nie? Dlatego ja na przykład jestem czujny na to wszystko, nie? Ja na ale też nie da się mieć oczu stricte dookoła głowy w każdym kącie, co nie? Nie da się, ale ja to ogólnie jestem taki czujny po prostu. Ja z daleka widzę, czy ktoś jak utrzymuje ze mną dłuższy kontakt wzrokowy, bo no to widać po prostu, nie? Zżera to dużo energii? Nie, teraz już nie. Dawniej się tym cieszyłem, bo to były takie początki, nie? Później teraz mniej. Później już jest to takie normalne. Przyzwyczajenie. Tak, a czasami jest to wręcz nachalne i denerwujące, nie? No zależy od sytuacji, okoliczności. Po prostu. A takie hipotetyczne pytanie, wiadomo, ciężko jest na nie odpowiadać, ale z psychologicznego punktu widzenia czasem fajnie naprowadza. Gdybyś miał się cofnąć i wiedział, że staniesz się popularny i jaką cenę, jaką wagę za tym to będzie wszystko niosło, czyli też hejt, ale zarabianie dużej kasy lub prywatność kompletnie bez krytyki, ale jakieś mniejsze zarobki, skromniejsze życie... Nadal byś wszedł w tą popularność, czy został? Wiesz co, ja bym to w sumie troszkę inaczej rozegrał, bo dawniej nie wykorzystałem swojej takiej pierwszej szansy, którą miałem, gdzie byłem mega popularny. Tam w swoich kręgach? Nie. To chodzi o to, że ja miałem na przykład bardzo rozwiniętego Facebooka. Wiem. Ja miałem po 20 kilka milionów zasięgu w ciągu miesiąca. Ja pamiętam, jak ty w ogóle zakładałeś Facebooka, no, Instagrama. No. Ale o tym I wtedy byłem mega znany i później była taka sytuacja, że gdzieś tam no takie prywatne rzeczy po prostu, już nie będę tego wyciągał, bo to nie o to chodzi. No i gdzieś tam na rok czasu się po prostu jakby zatrzymałem, nie? Zamiast się rozwijać, robić coś, to ja po prostu cały czas robiłem to samo. Chodziłem na siłkę, robiłem sobie zdjęcia, coś tam dodawałem. No ale czekaj, sprawiało ci to przyjemność wtedy? Kurwa, wtedy miałem taką sytuację życiową, że tak średnio w sumie nic mnie nie cieszyło. Pomimo tego, że zarabiałem te pieniądze, byłem w stanie się utrzymać normalnie w Warszawie, opłacić sobie wszystko i w miarę godnie żyć, to i tak gdzieś tam... Ja muszę mieć poukładane życie prywatne, żeby było fajnie, nie? Bo jak w życiu prywatnym jest źle, to ja nie umiem po prostu jakby założyć sobie maski i wyjść i robić to, co muszę na dany moment, bo po prostu jak nie mam na to ochoty, to ja jestem takim człowiekiem, że jak znaczy nie mam ochoty, to tego po prostu nie robię. I tyle. I tak mam od zawsze. I ja nie mówię po prostu sobie... Nie da się zmusić. Kiedy nie masz ochoty na coś i coś powinieneś zrobić, to i tak tego nie zrobisz. No nie zrobię tego. I dużo rzeczy takich robiło. Dużo takich rzeczy było, że tego nie robiłem. Właśnie ze względu na to, że w moim życiu prywatnym tam różnie bywało. No ale nie, jakoś bym nie... Ty zapytałeś się, czy bym... Czy byś nadal wszedł w tą popularność? Wszedłbym, bo zawsze kosztem, chciałem... Kosztem, wiadomo... Zawsze chciałem być znany. Zawsze chciałem, żeby... Polska usłyszała o Piotrku Szlidze i w ogóle, dlatego wszedłbym w to, ale może troszkę inaczej bym to wszystkim pokierował, aczkolwiek uważam, że wszystko ma jakiś gdzieś tam w życiu swój cel i nic nie dzieje się bez przyczyny, więc wydaje mi się, że może musiałem przejść taką drogę, jaką przeszedłem do tej pory, żeby teraz być takim człowiekiem, jakim jestem. Mhm. Krótki przerywnik w naszej rozmowie to będzie 10 szybkich pytań, na które chciałbym, żebyś odpowiedział. Ale tak lub nie? Czy... To będą krótkie pytania, to czy to, albo po prostu... No. Okej. Okay. Miłość czy pieniądze? Miłość, bo jak jest miłość, to pieniądze zawsze można zarobić, nie? A ciężko jest znaleźć prawdziwą miłość, taką, żebyś, wiesz, żebyś to czuł, żeby było fajnie, nie? Więc... Szczególnie będąc popularnym. Zwłaszcza będąc popularnym, bo przecież, no kurwa, wiemy, jak to wszystko wygląda. Ile jest, nie wiem, gości, którzy chcą być influencerkami, ile jest kobiet, które chcą być influencerami, więc no, a on chce być z nimi dlatego, bo oni są znani i one też chcą być znane, nie? A to nie jest tak naprawdę prawdziwa miłość, więc ja uważam, że miłość, bo jak jest miłość, jest wsparcie w domu, to pieniądze zawsze można zarobić bez problemu. Natchnionym. Oczywiście, będąc. Oczywiście. Czy twoim zdaniem przyjaźń damsko-męska istnieje? Moim zdaniem nie. Mhm. Komu w życiu najmocniej ufasz? Komu w życiu najmocniej ufam? Teraz, w tym momencie? Tak. Ani. Mhm. Mojej kobiecie.
Gdybyś mógł przeżyć coś jeszcze raz, co by to było? Gdybym mógł przeżyć coś jeszcze raz, co by to było? Nie wiem, może nasz wyjazd do Barcelony, ale w sumie jakbym chciał, to bym przeżył go jeszcze raz, więc to jest takie... A na przykład wejścia do walki z Krystianem Pudzianowskim, nie chciałbyś poczuć tych emocji raz jeszcze? Wiesz co, ja nie pamiętam tych emocji, bo wtedy ja byłem w takim amoku, jak tam przychodziłem. W masce pamiętam La Casa de Papel. La Casa de Papel. No kurde, wtedy jak ja wychodziłem do tej walki, to ja nie wiedziałem, to chłopie. Oni za było, szybko. No za szybko wszystko to się działo, wiesz, o co chodzi. Wychodzisz, tu cię wołają, chłopie, ja się nie zdążyłem się nawet rozgrzać wtedy. Ja zrobiłem, nie wiem, z minutę tarcz może jakiś takich coś. I dawaj, dawaj, wychodzisz, strzelisz, dawaj. Dawaj ja na ring. Zakładam tą maskę. No nie, to był taki mega... Jeszcze pandemia w no, to studiu. To było w studiu Valverian. Tak, byłem studio, też na tej gali. No. I ten, no i kurczę, nie wiem... Nie mam czegoś takiego, że chciałbym coś przeżyć jeszcze raz, bo jak coś jest już za mną, to jest za mną i na to, na to nie patrzę. Bardziej skupiam na tym, co jest tu i teraz i co będzie, nie? Dlatego sobie na przykład planuję wakacje w Meksyku. A, ja pamiętam kiedyś się ciebie pytałem, też szybkie pytania no. Na TikToka, gdzie spędziłbyś wymarzone wakacje, mówiłeś w Meksyku. W Meksyku, czyli... tak. I dalej to jest takie moje marzenie, żeby tam wyjechać, obejrzeć te wszystkie piramidy azteckie. Pochodzić po dżungli, ogólnie to całą kulturę tam zobaczyć. W momencie nie? Nagrywania tego podcastu rzecznik Fame jest w Meksyku, którego serdecznie pozdrawiamy, to może jakieś tipy śmiało może rzuci coś, przekażę. Jakimś tipem. Być przystojny, czy bycie przystojnym, czy inteligentnym? Jak jesteś inteligentny, możesz zarobić pieniądze i zrobić tak, żeby być przystojnym. Więc, a być przystojnym i być głupim, no to nic z tego nie będzie, nie? To i tak przeminie, więc wydaje mi się, że lepiej mieć głowę na karku i gorzej wyglądać, ale zawsze to można później zmienić, bo teraz mamy tak rozwiniętą medycynę, że w zasadzie będąc inteligentnym wszystko... też można się inteligentnie wystylizować. Dokładnie i wszystko można zrobić, dlatego wydaje mi się, że jeżeli chodzi o takie, wiesz, walory, nie wiem, wizualne, to wszystko to można zrobić teraz, nie? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Czy wytrenować ciało, czy nie wiem, twarz sobie poprawić i będzie ona zupełnie inaczej, dużo lepiej wyglądać, więc wydaje mi się, że jednak... Inteligencja ponad wszystko. Jaką miałeś ksywkę w dzieciństwie? Shelly. Pierwsza ksywka od razu zawsze Shelly? Zawsze byłem Shelly. Okej. Okay. Na co wydajesz najwięcej pieniędzy? Ale ostatnimi czasy czy ogólnie? Ogólnie to ja wydaję mnóstwo pieniędzy na wszystko. Ja jestem na głupoty, ja jestem też gadżeciarzem, na skiny do CS-a wydawałem, ale na nich zarobiłem. Ogólnie, no nie wiem, na wszystko wydaję pieniądze, na benzynę dużo wydaję, bo dużo muszę jeździć co chwilę gdzieś. No dużo jest takich rzeczy, na które wydaję mnóstwo pieniędzy. Mhm. Od czego jesteś uzależniony? Od czego jestem uzależniony? Jestem w stanie powiedzieć teraz jakby z pełną świadomością, że jestem uzależniony od tych e-fajek, od tych e-papierosów, bo na początku... A nikotyna bardzo łatwo uzależnia. Na początku paliłem sobie to dla smaku, nie? I zawsze myślałem, że to palę dla smaku, ale jak próbowałem to rzucić, to zaczęło mi to denerwować. Zacząłem się robić nerwowy. No tak wygląda rzucanie właśnie nikotyny książkowe, że człowiek jest zdenerwowany, poirytowany, rozdrażniony. I po prostu teraz mam coś takiego, że ograniczyłem mega te papierosy przed walką z bandurą, ale nie powiem, że nie całkiem nie przestałem palić, bo na przykład mam takie coś, że nie wiem, w ciągu dnia sobie wezmę kilka buchów po prostu, ale to już nie jest, że w ciągu dnia 3 e-fajki, tylko to jest e-fajka na 4 dni. To też jest, nie? W ogóle duży wydatek, bo to nie... No dokładnie. To ja, mi to szło, nie wiem, 200 zł na dzień na e-fajki, nie? Bo to, no mówię ci, tam po 3 paliłem, czwartą zaczynałem czasem. No, jestem w szoku. Ja też byłem w szoku, że to po prostu tak uzależnia, bo powiem ci tak, że no, korzystałem w życiu z przeróżnych, można powiedzieć, substancji i nic mnie nigdy nie uzależniło, a to jednak, ja też jestem takim, takim łapczywym na słodycze. Ja na przykład jak otwieram, nie wiem, jeżyki, to muszę zjeść do końca. Całe. Ja tak samo mam. Jak otworzę czekoladę, która ma 300 gram, muszę zjeść do końca. Ja wszystko muszę zawsze zjeść do końca. Mózg uwielbia ogólnie połączenie cukru z tłuszczem. Ja na przykład mam coś takiego, że jak spalę tą e-fajkę, to ja czuję tą słodkość, rozumiesz? I to też wydaje mi się, że
to, że jestem takim łakomczuchem na słodycze, plus to połączenie, że sobie na przykład jadę w aucie, czuję sobie słodkie i sobie palę, no to, to wydaje mi się, że to po prostu spowodowało, że jednak stało się właśnie tam, jakimś moim nałogiem, nie? Ten stan takiego poczucia tej słodkości to uzależnia. Niekoniecznie substancja sama od siebie, tylko stan poczucia po tak samo jak nie wiem, jak uzależnia stan, jaki jesteś po alkoholu, czy po narkotykach, czy po innych tam rzeczach, nie? No to ja jednak, jeżeli chodzi o słodycze, to po prostu ja je uwielbiam, no nic na to nie poradzę. Dalej przechodząc, najlepszy sposób na podryw, twoim zdaniem? Najlepszy sposób na podryw? Wydaje mi się, że być sobą, nie? No ale też wydaje, bo to być sobą, no to jest takie pojęcie względne trochę, no bo jednak jak jesteś sobą, a jesteś nudziarzem. Debilem, jesteś nudziarzem, debilem, no to jednak no nic nie działasz, nie? Musisz mieć jakieś, no fajnie jest mieć jakieś wartości w życiu, nie? Być, nie wiem, oczytanym. Chodzi mi oczywiście o książki, a nie o jakiś stan umysłu. Wiem, i ogólnie jakimś ciekawą postacią po prostu. Czyli nie? mieć pasję jakąś, bo tu też jak pozytywny ty masz pasję, pomysł na siebie i go realizować. Tak ekspresywnie nim. No, żyć. Wiesz, mieć jakąś pasję, nie wiem, właśnie, nie wiem, są ludzie, gdzie chodzą na siłownię, zawsze możesz spotkać kobietę, która chodzi na siłownię, mieć wspólne tematy. W międzyczasie może jej się spodoba twój charakter, twoje podejście do życia, no wiesz, no, kurwa ciężko to jest, tak. Czyli nie masz jednego sposobu na podryw, tylko według ciebie to jest bardzo rozległa jeżeli droga, szukasz ale kobiety, trzeba być na tej dobrej drodze. Tak, jeżeli szukasz kobiety, z którą myślisz, że będziesz tam... Nawiążesz relację. Wiążesz relację, bo jak szukasz podrywu takiego na... One night. Na raz, ten... no to jest żaden kłopot. Wystarczy się dobrze ubrać, ładnie wypachnić, być znanym. Mieć pieniądze. No kurwa, to są takie, wiecie, płytkie rzeczy po prostu. No ale to nabyte jednak, bardziej niż... Tak, to są takie, to są nabyte rzeczy, no ale no, działają, no jak widzimy no, w otaczającym nas świecie. Bo ja też nieraz widziałem, jak, nie wiem, tam znajomi czy ktokolwiek sami się wcześniej sobie planowali, co sobie ubiorą, jak się ten, bo na pewno dupy będą zwracać uwagę, tutaj sikor, tutaj coś tam i przychodzi, stawia drinka i hop, i ją zabiera normalnie, nie? To jest takie, no dla mnie to jest... Po prostu, kurwa... Nie lubisz tego, nie. Tej części świata. Nie, bo można powiedzieć, że kurwa, kiedyś trochę uczestniczyłem w tej części świata i to jest nie tak... spodobało ci się i tam. To jest niefajne po prostu, nie? To jest niefajne. Ale co jest w tym niefajne? Kac moralny? Kac moralny jest niefajny, niefajne. Niefajni są ludzie, którzy tam cały czas przebywają, bo to są ludzie, którzy nie mają żadnych zasad. Oni, znaczy no... Teraz może ludzie, jak to powiedziałem, będą mnie tutaj zaraz atakować, ale naprawdę oni po prostu są jakby bez żadnych uczuć po prostu, nie? Jak roboty. Tak, roboty po prostu. I dla mnie to jest takie no, niefajne. Ja jestem inny. Nie potrafisz być robotem. No ja nie potrafię być robotem. Ja jestem mega takim wrażliwym gościem. Ja się śmieję, bo ja jestem na przykład znaku zodiaku panna. Ale mam ascendent w lwie, bo się urodziłem 9.09.93 o godzinie 3.33. O kurczę. To śmieszne to jest. No. Co w ogóle? I w metryce mam normalnie napisane 3.33. To sekundy decydują. No tak. A w metryce mam normalnie napisane 3.33 i jak sprawdziałem twój ascendent, to mam ascendent w lwie, czyli tak jakby... No są ludzie, którzy w to wierzą, którzy w to nie wierzą. Ja osobiście w to wierzę, bo jak czytałem o tym wszystkim, to kurwa jestem cały ja po prostu, że mam tak jakby dwie natury w sobie. Mam ziemię i mam ogień, nie? I to się po prostu uaktywnia. W któryś tam momentach potrzebny. Masz diabła i anioła. No to może tak powiedzieć. Dobrze, ostatnie pytanie z szybkich pytań. Jak brzmiało twoje ostatnie kłamstwo? Szczerze? To już dawno nie pamiętam. To już dawno nie kłamałem. Nie kłamałem nikogo. Więc no, na ten moment nie pamiętam. Nie jestem w stanie ci tego powiedzieć. Okej. Ale zawsze staram się być szczery po prostu, bo ja wiem, że kłamstwa wychodzą na jaw, kurwa. I krótkie nóżki. Krótkie nogi, dokładnie, dlatego nie ma co kłamać, tylko trzeba być szczerym. Lepsza jest najgorsza prawda niż krótkie kłamstwo, bo jak później kłamstwo wyjdzie, to jest przejebane. Czyli o sobie byś wolał przykładowo usłyszeć bolesną prawdę niż mydlenie. Ale wiesz co, ale czy ta prawda kogoś to jest fakt, rozumiesz co chodzi? No tak, bo każdy będzie cię oceniał jakby na swój sposób. Nie no, patrząc, fakty da się stwierdzić tylko wtedy, gdyby ktoś miał GoPro 24 godziny na dobę na klacie, no to rozumiem, no to że można, ale tak to ciężko, żeby ktokolwiek no dokładnie, mógł dlatego stwierdzić to fakt. Czyjaś opinia na mój temat nie zawsze musi być adekwatna,
do tego, jaki faktycznie jestem i konstruktywna, tylko może być na przykład kierowana jakimiś tam emocjami, które w kimś buzują, kogoś coś wkurwia, no i on to tak eksponuje, a nie inaczej, nie? Więc no tutaj. Ale osobiście wolę wprost, jak mi się mówi, ale używając w miarę normalnych słów, bo na przykład moja kobieta potrafi mi coś powiedzieć wprost. Bezpośrednio bardzo. I to bardzo, tak bardzo potrafi to powiedzieć. Że aż za bardzo. Że aż to wkurwia. I to, bo to jest, poniekąd to jest prawda, ale jakby to powiedziała inaczej, to ja bym to też inaczej odebrał i ja bym sobie wziął to do serca i zrobiłbym tak, żeby było inaczej. Ja mam ten sam problem, ja zbyt ekspresywny jestem no, w takich i po prostu ona potrafi tak z grubej rury pojechać, że hej, no ale za to też ją kocham. Rozumiem. Przechodząc do dalszej części naszej rozmowy, Piotrek, z jakiego ty domu jesteś? Mam tutaj na myśli pytanie, u ciebie w domu było spokojnie? Średnio właśnie, tak. Znaczy, mój tata był mega fajnym, znaczy był, jest fajnym, znaczy, kurwa, no ciężko mi teraz powiedzieć, bo ja ogólnie swojego taty nie widziałem od 11 roku życia. Mam lat 30, więc 19 lat go nie widziałem. Tyle, ile Liza chyba ma, ale nie pamiętam. No, gdzieś tam mój tata wyjechał za granicę, jak miałem 11 lat. No i od tamtego czasu już go tak na żywo nie widziałem, tylko tam gadaliśmy przez telefon i w ogóle. Ale można powiedzieć, że jakby nasze relacje trochę się tak ochłodziły, nie? No bo jak kurwa nie masz kogoś przy sobie, nie masz jakby, wiesz, masz dużo takich momentów w życiu, gdzie chciałbyś, żeby ktoś był, widział to, nie? Żeby... Ciężko się wychować bez taty. No ciężko, no. Dlatego ja zawsze się śmiałem, że wychowało mnie podwórko, no bo taka jest kurwa prawda. No wychowałem się na podwórku. Widziałem przeróżne rzeczy na tym podwórku i zawsze starałem się brać te lepsze, a te gorsze gdzieś tam odsuwać. Dębica 15 lat temu chyba była dość niebezpieczna. No bardzo niebezpieczna. Bardzo niebezpieczna. Nawet tam chyba, z tego co pamiętam, to ogólnie nasze osiedle, bo ja pochodzę z osiedla Zatorze, było wpisane gdzieś tam w jakimś rejestrze europejskim jako jedno z niebezpiecznych, najniebezpieczniejszych osiedli. No, dlatego, no nie no, była niebezpieczna Dębica, ale jak mieszkałeś na osiedlu i znałeś się ze wszystkimi, to dla ciebie no nie była niebezpieczna, była niebezpieczna dla ludzi, którzy przychodzili. Z zewnątrz. Dokładnie, no. Ale no, bo działo się, dużo się działo, nie? Do tego jeszcze jakieś tam różne ekscesy się działy. A dzieciństwo ogólnie jak wspominasz? Kurwa, średnio, bo tak wiesz, też nie było pieniędzy na wiele rzeczy. Ciężko się opowiada o takich kurwa rzeczach, bo się nie chce tego, wiesz, jakby... No rozumiem, nie chciałbym cię też ciągnąć za język. Nie, ale to nie o to chodzi, tylko ja też nie... Ciężko mi jest otworzyć się po prostu żeby rozmawiać o takich sprawach, bo to jest kurwa bolesne. To, wiesz, jak ja sobie myślę, jak ja miałem kiedyś w życiu, to ja na przykład jak teraz mam pod opieką dwójkę dzieci, to ja chcę im dać wszystko to, czego ja nie miałem. No nie? Właśnie... Zobacz, jak to może kształtować człowieka, żeby widzisz pewien obraz rzeczywistości i później jeden może kontynuować ten obraz. Drugi człowiek może robić wszystko, żeby jego dziecko, czy właśnie dziecko, które się ma pod opieką, nie zaznało tego obrazu. No ja miałem na przykład taką sytuację, że ja, nie wiem, składałem sobie... Ja ogólnie od 10 roku życia pracuję. To jest śmieszne trochę, ale ja od 10 roku życia pracuję. Wiesz, chodziłem po domach, pytałem się, czy nie trzeba... pomalować ogrodzenia, posprzątać, nie wiem, komórki. Takich po prostu, wiesz, takich pierdołowych spraw, którym ludziom się nie chce robić, a ja to mogłem zrobić i parę złotych zarobić, nie? Czy koszenie trawy. I tam pamiętam, że byłem trochę wyśmiewany, można powiedzieć, pod blokiem z tego względu, no bo jednak no, dzieci to się działy i się bawiły pod blokiem, nie? A ja czasami się bawiłem, czasami pograłem w piłkę, a czasami wolałem sobie po prostu iść zarobić, bo jednak też jak miałem 10 lat, zacząłem trenować na siłowni. Musiałem sobie kupić karnet, bo mama mi nie dała i takie różne, wiesz, rzeczy, nie? No i też chciałem sobie kupować odżywki. Ja pamiętam, jak kupiłem pierwszą kreatynę, jak zarobiłem sobie, skosiłem komuś trawę, zarobiłem tam w sumie, nie wiem, chyba 70 zł i poszedłem sobie, pamiętam, do sklepu, był u nas taka siłownia Herkules w Dębicy. Oni tam mieli odżywki i pamiętam, jak przyszedłem i sobie kupiłem... I dowód poproszę. I sobie kupiłem, pamiętam, moją pierwszą odżywką był Gainbolik. To taka odżywka na masę, nie? Gainer, tak. To był Gainbolik jakiś tam z Olimpu. I pamiętam, że zarobiłem 70 zł, jeszcze tam miałem jakieś swoje pieniądze,
nie pamiętam dokładnie ile kosztował, 100 coś złotych, nie? I pamiętam, jaki dumny zszedłem z tą reklamówką i się patrzyłem cały czas. Spałeś. Chłopie, ale bez kitu ci mówię, to było tak piękne, jak ja piłem to, to ja czułem moc, rozumiesz to? Że wstępuje no, w ciebie ten i chłop, ja szedłem na siłownię, człowieku. No, piękne uczucie, nie? Fajnie jest się tak umieć cieszyć takich małych, fajnych rzeczy, nie? A czasem tego brakuje, nie? No, brakuje, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie wszystko masz pod ręką, na wyciągnięcie ręki, nie? No, ale to taka anegdota z mojego życia, mega, nie? Pierwszą była, pamiętam, gamebolik, a później sobie kupiłem kreatynę, tylko ona była w proszku, ona była niedobra, ale zawsze chłopaki na siłowni mówili, że tego się nie rozpuszcza. To do buzi. Do buzi. I wiesz, odruch wylotny, ale dawaj, nie? No i tak się zaczęła ta moja przygoda. Też wiesz, grając w hokej na lodzie, chciałem zawsze być mega szybki, mega silny. Bo chciałem być po prostu najlepszy. Ja chciałem być najlepszym obrońcą, nie? Bo zawsze trener mówi, że ty Szeli, to tak trener w rękach papel. Nie masz za dużo, bo ja ogólnie też później zacząłem. W rękach tak za dużo nie masz, ale nadrabiasz nogami, nie? Ja zawsze, wiesz, jak była taka... Jak były jakieś akcje, ja byłem takim ofensywnym obrońcą, nie? Jak widziałem, że mogę się gdzieś wkleszczyć, to zawsze się wkleszczyłem. No ja pamiętam, że ty byłeś strasznie szybki. Nawet u nas na Podkarpaciu są takie zawody w gimnazjum, w liceum. Wszystkie wygrywałem. I pamiętam, miałeś rekordy w ogóle, gdzie ja młodszy od ciebie jestem może o jakieś 6-7 lat, to jest nadal one widniały, kiedy ja jeździłem. No. Naprawdę. Ja wszystkie te rekordy pobijałem, bo to były chyba 2 okrążenia i 4 okrążenia. To ja pamiętam tak. Albo w Sanoku, albo w Dębicy. No, zawsze wszystkich. Jak wszyscy widzieli, że ja jestem, to po prostu już wiedzieli, że wygrałem. Nie? Pamiętam. Pamiętam te twoje rekordy. A ogólnie... Nawiązując tutaj do otwierania się, ja uważam, że ludzie powinni znać historię przynajmniej większości influencerów, których lubią, których hejtują. Wtedy można patrzeć na to przez jakby bardziej wyrobiony pryzmat, prawda? Wiem. Dlatego mi zależy w takich rozmowach między innymi na trochę urzeczywistnieniu po prostu danej drogi. osoby. Wiem, o co chodzi. Nie ma problemu. Dlatego tutaj do takich rzeczy nawiązuję. A nauczycielu mocno dawałeś w kość w szkole? Nauczycielom? Niektórym tak. Były przypały? Były przypały. Było dużo uwag. Było nieodpowiednie zachowanie. Ale jeżeli chodzi o oceny, to zawsze robiłem tak, żeby minimalnie tą trójkę gdzieś tam na koniec mieć. Nie? Mhm. Mogę się pochwalić, bo jak kończyłem szkołę, to skończyłem szkołę ze średnią chyba tam 4,2. Z tego co pamiętam. Była to zawodówka, mechanik, ale skończyłem. Mhm. Mhm. Hokej, no właśnie, rozmawiamy sobie o hokeju. Bardzo bliski memu sercu temat. Nie chciałeś sobie jeszcze tak zagrać z amatorami? Wiesz co... Bo mi na przykład czasem się to śni po nocy. No ale myślę, że mi nie. To jest takie... Kurczę, spędziłeś na czymś przez 11 lat. Ja miałem obsesję na punkcie hokeja. My też 12 lat grałem, no. Ja miałem obsesję na punkcie hokeja. Ja, nie wiem, wracałem ze szkoły, szedłem na trening na mini hokej. Po mini hokeju zostawałem na Żaków. Po Żakach była ślizgawka. I byłem na razie na tej ślizgawce, a po ślizgawce zostawałem na Młodzików. Ja chłopie od 12, 13 do 22 byłem na lodowisku przez pół swojego życia. Wiesz co, ja kiedyś przeczytałem taką książkę Ikigai i Ikigai to jest ogólnie po japońsku stan, który ty opisałeś. Czyli masz coś, gdzie nie obchodzą cię pieniądze, nie obchodzi cię czas, nie obchodzi cię to, chłopie, że jesteś nawet głodny. Ja mało jadłem. Nie obchodzi cię, że jesteś głodny, spragniony. Ty możesz robić jakąś czynność od rana do wieczora, siedzieć na lodzie w łyżwach z kijem. Dokładnie. Dlatego to jest coś, co ogólnie... Nie, no ja miałem ogólnie obsesję na punkcie hokeja. Ja chciałem być najlepszym hokeistą w Polsce, nie? No ale gdzieś tam się moje drogi z hokejem rozeszły. 30% to nasza praca, 70% to też jest szczęście. Gdybyś się urodził może w Nowym Targu, w Tychach. To byłoby inaczej, nie? No ale że byłem z Dębicy, to też... Klub się rozwijał. Był taki trener, on się nazywał... Trener Papen? Nie. Mi chodzi o trenera z SMS-u Sosnowca. Kurde, jak starszy, Morawiecki? Nie, jeszcze inny. Był taki trener, co mi powiedział, bo byłem ogólnie na testach w Sosnowcu. Do szkoły. Do szkoły sportowego. I
Nie dostałem się tylko dlatego, że byłem z Dębicy. Jeżeli chodzi o jakieś czasówki, jak robiliśmy... Pamiętam, że Bartek Ciura z Dębicy był w SMS-ie. Tak, wskoczył, ale też on wskoczył za gościa, który chyba jakby się skontuzjował. Później jeszcze wielokrotny reprezentant Dokładnie, Polski, dokładnie. Dlatego mówię, aż mi ciarki przyszły teraz, bo jak sobie o Bartku pomyślałem, bo zawsze gdzieś tam graliśmy razem na obronie i zawsze chciałem po prostu jakby dołączyć do tego grona, w którym on się znajdował. Nie? Jak akurat jemu się tak poszczęściło, że go wzięli, a ja, no, jak się pytałem tego pana, to nie umiem wytłumaczyć, dlaczego się nie dostałem, bo kurczę, jak on się nazywał? Ja pierdolę. Układy, układziki, dokładnie. A pamiętam, że dostał się gość, który, no nie będę tutaj nazwiskami rzucał, bo to nie o to chodzi, to już tak, dawne czasy, ale po prostu jego ojciec był jakimś tam trenerem czy coś, znał się z nim, no i on się dostał, ale później jak był tam, no to już siedział na ławie i nic nie grał, nie? Więc znaczy ja chyba wiem, takie, o kogo chodzi, ale no, nie chcę w ogóle tutaj o takich rzeczach mówić. Wiesz, co ja bym w ogóle kiedyś chciał pooglądać? Galę walk hokejowych. Ja bym się mógł tak bić. Ale bo to jest zupełnie inne. Ja bym był nie do rozjebania. Ja tak stoję na łyżwach, że ja bym nie do rozjebania. Wiesz, bo to jest inna walka. Tutaj jedną ręką ciągniesz, no, drugą atakujesz. No. I generalnie ja bym kiedyś chciał na przykład, wiesz, jest kilku hokejistów w polskiej lidze, co naprawdę dobrze się biją. Nie chcę też nazwiskami rzucać, bo może sobie nie życzą, nie, ale znany polski też Krzysztof Oliwa. No. Byłby włodarzem, to by było coś pięknego. No, coś nie, pięknego. No, fajnie, na pewno. Ale wiesz co, wydaje mi się, że nie wiem, czy ludzie by to chcieli też oglądać, chociaż to byłaby jakaś nowość, no bo jednak byli jedną byśmy taką na lodzie. Galę na no, parę lat, to no, wiesz. Ale no, fajny pomysł. Ja bym chętnie w niej wystąpił. A co z twoim programem, który kiedyś miałeś w planach Gwiazdy na lodzie u Szeliego? Miałem to robić, ale tak jak mówię, no, jak u mnie w życiu się nie dzieje fajnie, to ja nie jestem w stanie jakby też pracować na pełnych obrotach, tak jak powinienem. I po prostu stwierdziłem, że nie będę tego nagrywał, bo musiałbym pozyskać sponsorów, bo musielibyśmy tam trochę jakby rzeczy pokupować. Darka mam. Znam Darka. No, swojego operatora Darek Darłak. Pozdrawiam serdecznie, Shot by One na Instagramie. Naprawdę mega, mega gość. Zawsze, super robotę robi. Zawsze można na niego liczyć i też ma talent do tego, co robi. Nie? Mega ma talent. No. No, jak widzę jego rolki, i wszystko, w ogóle no, dużo kanałów, które są znane w polskim internecie, czerpały od niego wskazówki. Też nie chcę mówić, jakie kanały. Ja się domyślam, bo Darek naprawdę ma talent. On jest jakby wizjonerem, nie? On po prostu, artystą trochę. On jest artystą, no, w tym wszystkim, nie? On jak ma na przykład jak ma jakieś zlecenie i ktoś mu mówi, jak on to ma zrobić, to on, jak go nie ciśnie kasa, to nie bierze takiego czegoś po prostu, bo on nie chce tego. On widzi, że on to może zrobić lepiej, fajniej, ale ktoś mu narzuca jakieś tam swoje rzeczy i to po prostu on wtedy już tego nie robi, pierdoli, nie? Dlatego jak będziecie kiedykolwiek zatrudnić Darkę Darłaka, żeby wam to zrobił mu coś, rękę, to dajcie mu wolną rękę, a on zrobi Da Vinci z waszego filmu. Tak. Skąd w ogóle wzięła się u ciebie taka ambicja do chodzenia na siłkę? To były jakieś filmy, jakieś plakaty, Brawo Sport, czy co to było? Wiesz co, ogólnie zawsze gdzieś tam podziwiałem dużych chłopów. Nie? U nas na osiedlu było bardzo dużo dużych chłopów. Nie? Szacun na dzielni. Szacun na dzielni, nie? Wiesz, kierowałeś się też jakby innymi rzeczami niż teraz, nie? Byłeś młody, zafascynowany. Ja też tak jak mówię, grałem w hokej. Chciałem być silny, chciałem być szybki, więc jakoś tak się złożyło, że po prostu jak zacząłem grać w hokej, to zacząłem też grać, boże, nie grać, ćwiczyć na siłowni. Ćwiczyć na siłowni, dokładnie. I zacząłem ćwiczyć na siłowni na jednostce w Dębicy, jest taka siłownia, za co nie pamiętam teraz w tym momencie, jak ten pan miał na imię, ale dziękuję mu serdecznie, że mi pozwolił na to. Bo jest za młody? No kurczę, 10 lat miałem. Czy ja ogólnie pamiętam takie zdjęcie kiedyś. Tak, miałem 15 lat już. Chyba miałeś właśnie 15 lat, taki wodą. Nad wodą, na jakiejś plaży, taki wyżyłowany, mega, mega wyżyłowany, no, w ogóle. No, jaki, po 5 latach treningu. Gdyby wtedy istniał TikTok, to byłbym na topie, nie? Byłoby to, no, oglądane, no, przez ja ludzi. Zdaję sobie z tego sprawę. Nastolatek, gimnazjalista, jeszcze wyciska 110 klatę. No. A wtedy nie brałem ani żadnych środków, ani nic. Po prostu trening. Pamiętam, jadłem dużo ryżu z truskawkami. Ja normalnie, jak na przykład szliśmy, nie wiem, na stadion grać w piłkę, ja brałem sobie plecak, do plecaka pakowałem sobie ryż taki gotowany na mleku,
truskawkami, trzy takie, wiesz, opakowania i hopie. I tylko na masę, na masę. I dawaj, dawaj. I cały czas to jadłem, nie? Ja w ogóle kocham być z truskawkami gotowane na mleku, nie? Generalnie też chciałem na tym podcaście wyjaśnić troszkę twoją karierę w pigułce, ale goni nas czas. W zasadzie jest taki portal Elite Prospect, tam można sobie prześledzić. Tam ktoś mówili o mnie? Elite Prospect to jest taki portal jak Sherdog albo Tapology w MMA. Tylko to jest, masz wszystkich hokeistów. Tam, jeśli ktoś nawet w juniorce zagrał, to tam się znajdzie. Więc zobacz sobie. No generalnie było kiedyś blisko ekstraklasy, ale się nie udało. No było blisko ekstraklasy, no ale się nie udało. Już się było, nie uda. Było. Chociaż gdzieś tam dostawałem jakieś takie informacje, czy bym nie chciał na przykład, wiesz. Ale słuchaj, Petr Czech teraz w ogóle gra w jednej z najlepszych lig w Europie w hokeja w angielskiej lidze, więc no wiesz, nie dlatego, wszystko stracone. No dokładnie. Pamiętam, jak zakładałeś ten właśnie fanpage i mnóstwo ludzi z Podkarpacia czy hokeistów udostępniało, że obserwujcie Szeliego i tak dalej, i tak dalej. Byłeś wtedy znany w swoim kręgu w sensie takim, w tym, jak to nazwać, gym? Ja byłem takim motywatorem psychofizycznym. Zostałem tak określony przez takiego jednego człowieka, który się gdzieś tam zna na tym po prostu, nie? Bo on mówi, że ty to wszystko, co ty pokazujesz, to widać, że ty to robisz z pasji. I jakby ja jeszcze do tego dawałem jakieś takie swoje przemyślenia życiowe. Słynąłeś z takich wpisów odnośnie sportu, ale to były takie filozoficzne myśli. Bo, a ludzie myśleli, że w ogóle ktoś mi to pisał zawsze. Nikt mi tego nie pisał, tak ja po prostu taki jestem. Ja po prostu sobie lubiłem usiąść i na przykład miałem jakieś tam przemyślenia, obserwowałem jakieś sytuacje, które się dzieją i po prostu się wypowiadałem na ten temat. Nie, to były takie, kurczę, nie wiem, dawniej były takie strony, gdzie się tam pisał. Kurczę, jak one się nazywały? Chodzi ci o jakieś forum, czy... Coś takiego jak forum, tylko trochę inaczej, bo tam na przykład dawało się jakieś zdjęcia. Demotywatory? Nie. Kurczę. Chyba nawet MaFashion od tego zaczynała. To był Dane. Kurde, to były takie... Ask? Właśnie nie. Kurczę, nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywało. Teraz... Takie blogi po prostu prowadzili, nie? To ja prowadziłem taki blog po prostu... Zacząłem prowadzić Na Facebooku. Tak, bo Instagrama to założyłem kilka lat temu. A Facebooka to już ponad 11 lat temu, nie? Więc można powiedzieć, że 11 lat jestem w internecie. Kojarzę też, że wyemigrowałeś do Anglii. Był taki okres. Do Szkocji najpierw. Do Szkocji. Jak miałem, do Wielkiej Brytanii. Jak miałem 17 lat, 16, to chyba pierwszy raz, 16 albo 17, to pierwszy raz wyjechałem do Szkocji, pamiętam, na 3 miesiące i zarobiłem sobie na auto, które później rozwaliłem. No, Audi TT sobie kupiłem, ale to nie będę opowiadał tej sytuacji, bo też pisali o mnie w gazetach wtedy i w ogóle, no. Okay. Ale pracowałem bardzo dużo ogólnie. Nie pracowałem w gastronomii wtedy, chyba wtedy pracowałeś, tak, w gastronomii, prawda? Pracowałem. Siostra załatwiała mi pracę w jednym tam z pubów. No i co tam robiłem? No, myłem gary. Byłem od wszystkiego. Byłem od wszystkiego po prostu. Ale popraw mnie, jeśli się mylę. Ja kojarzę taki okres w twoim życiu, kiedy miałeś dziewczynę, miałeś psa. No. Coś takiego było. No. I wydawało się, że twoje życie, przynajmniej z perspektywy Instagrama, jest takie... Swobodne, spokojne, ułożone. Wiesz co, ja mam coś takiego, że ja zawsze chcę dobrze, nie? I pomimo tego, że na przykład dzieje się źle, ja to, co jest źle, wypieram. Optymistycznie patrzysz w przyszłość. Tak, cały czas, ale w pewnym momencie mojego życia zrozumiałem, że tak się nie da. No i gdzieś tam, wcześniej się dziewczyną po prostu... drogi musiało się rozejść. Ja tam jej życzę jak najlepiej, chociaż wiem, że pod górkę mi robiła nie raz i pewnie jeszcze będzie robić. Już nie chcę w taką prywatę mocno wchodzić. No, ale w każdym razie ja to jej życzę jak najlepiej, niech sobie żyje, niech sobie układa życie. Ja na ten moment jestem mega szczęśliwy i po prostu chcę to pielęgnować i o to dbać. Aż w końcu przyszedł taki bardzo kulminacyjny moment w twoim życiu, czyli ta walka z Krystianem, z młodym Pudzianem. Wtedy można powiedzieć, że takie nitro odpaliłeś trochę. Kurwa, zrobiłem to, co umiałem. Po prostu, nie? Wiesz, ja to zawsze byłem taki, że gdzieś tam nie uciekałem. Zawsze, ogólnie do tej pory mam coś takiego, że nawet chłopaki na sparingach tam u trenera Okińskiego mówią mi, że ty kurwa, to czas stajesz w miejscu. Ktoś cię napierdala, ty stoisz w miejscu, nie?
Bo ja tak mam, ja się nie lubię cofać po prostu, nie? Chyba, że mam jakąś akcję w głowie na przykład, nie? Że po prostu się tutaj cofnę. Tutaj wiesz, nie zdradzę, wiesz, no taktyki. Ale mówię, że ja to po prostu tak mam, że ja się lubię bić. No i jak Pudzianowski wtedy wybiegł na mnie, no to mu zajebałem. Wtedy luja na szczękę. Szczękę złamałeś w zasadzie, no. W dwóch miejscach mu wtedy szczękę złamałem. I później mu się coś tam z kolanem stało i wtedy nie wyszedł do trzeciej rundy. Do drugiej chyba nawet. Do trzeciej. Do trzeciej to było? Do trzeciej, okay. No, bo dwie rundy przewalczyłem, ale no co przewalczyłem. No pierwsza runda była taka dość mocna, bo tam naprawdę dwa razy wstawałem razem z nim z ziemi, bo tam mnie kilka razy obalił. Ale wstawałem i dalej. I ja tylko myślałem... Weź tu tlen znajdź w ogóle w tym powietrzu. A idź, masakra. Ja wtedy w głowie miałem tylko zajebie cię. Ja szedłem do przodu, ja nie miałem siły, ale sam mówiłem, zajebie cię. Jestem Conorem. No i jakoś to poszło, że wygrałem. Później walka z Piotrkiem Piechowiakiem. Tak, później jest już tak, że tak jak kiedyś był taki bardzo popularny program na YouTube, a resztę historii to już znacie. To już znacie, no dokładnie. Walka z Piotrkiem Piechowiakiem nie wyszła. Później Fericze. Pierwsza wygrana, dość spektakularna, z tego co mi wiadomo. Z tego co pokazały kamery. Tak, później druga walka z Arabem. No i później już była troszkę taka pochylnia w dół, no bo jednak był Stormin, Norman Park, Wrzosek. Co z Wrzoskiem wygrałem, ale to wiecie jak. Michał Pasternak, ale myślę, że to była też dobra walka. Znaczy ja zawsze w tych walkach daję z siebie wszystko, naprawdę. To nie ma tak, że ja sobie myślę na przykład, że nie wiem, że już chcę stąd iść, albo nie wiem, mam dość. Tylko po prostu ja zawsze chcę walczyć do samego końca, pomimo tego, że to jest może i niezdrowe, bo też dużo ludzi mi tak mówiło, że na przykład z Michałem Pasternakiem, że po prostu, że za długo to trwało, nie? Tam przyjąłem tych kolan trochę, ale ogólnie no... Co wam powiem? Taki jestem. Mhm. Ja wychodzę z założenia takiego, że jak już jestem w takiej federacji jak Fame MMA, ogląda to miliony ludzi to i płacą za to, i ja na to dostaję pieniądze, to ja tam wychodzę po to, żeby dostarczyć im emocji, po które przychodzą na halę i... Czyli można powiedzieć, że dostarczasz takie usługi i będąc produktem, coś takiego, tak, że... No, ale tak to można, no, bo to inaczej tego nie można nazwać. Ja po prostu, jak mam walczyć, to ja walczę do końca, nie? Nie interesują cię najwyższe cele, tylko w zasadzie to, co ludzie chcą. Nie? To jest tu i teraz po prostu, nie? I tak jak mówię, jak spisywali gdzieś tam mnie na straty w tych walkach, no ale wydaje mi się, że pokazałem się od dobrej strony. Teraz mam kolejną walkę już z Freakiem. Trochę szkoda, że w formule bokserskiej, bo to nie jest jakby moja broszka taka, bo tak typowo boksu samego nie trenowałem. Ale jednak boks w małych rękawicach troszkę się rządzi innymi prawami dokładnie, więc myślę, że będzie dobrze. Zwłaszcza po sparingach, jakie miałem ostatnio, to wiem, że jest dobrze. Trener jest zadowolony ze mnie, powiedział, że kawał dobrej roboty zrobiłem, pomimo tego krótkiego czasu, który miałem, no bo jednak po walce z Marcinem Wrzoskiem miałem jakąś złamaną kostkę tutaj w nadgarstku. I pęknięty, taki pęknięty, prawie złamany, złamaną kość od śródstopiu, tak, i tą pierwszą taką. I po prostu no, musiałem to wszystko jakby zrehabilitować, chodziłem na jakieś lasery, nie wiem, jakieś tam, no tyle rzeczy po prostu, żeby jak najszybciej się doprowadzić do ładu, żeby wyjść do tej walki z Bandurą, bo bardzo też jej chciałem. A teraz jest już wszystko w porządku? No tak, teraz jest wszystko w porządku. Okej, to dobrze. Czy naprawdę tak jest, że w Akademii Sportów Walki Wilanów musisz sprzątać czy pokazywać to, co jest pokazywane właśnie gdzieś tam na Instagramach? Czy to jest pod publiczkę wszystko wymyślone, żeby się o tym mówiło? Byku, jak myślisz? No myślę, że to drugie. No każdy kumaty człowiek wie, że po prostu nie wszystko to, co jest w internecie, to jest normalnie. Ja tam zostałem normalnie przyjęty jak zawodnik. Z wszystkimi normalnie rozmawiam, trenuję, sparuję, nie robię tam za sprzątaczkę, odpracowałem to, co miałem odpracować, swoje grzechy, tak? Odpracowałem swoje grzechy, teraz jestem tam traktowany jak normalny zawodnik. Zresztą też wydaje mi się, że udowadniam to jakby swoim podejściem do tego wszystkiego, bo wszystko, moje podejście jest mega profesjonalne w tym momencie. I dlatego też chcę się przeprowadzić tam, bo tak zarówno trener, jak i dużo innych osób znających się na tym sporcie
powiedziały mi, że mam bardzo duży potencjał, jeżeli chodzi o sporty walki, tylko po prostu muszę się zająć tym na 100%. Zaklimatyzować z tym mocno. Dlatego się przeprowadzamy do Warszawy po to, żebym ja robił 2 treningi dziennie. Przed to na 100% po prostu. I po prostu do kolejnej walki, jakie wyjdę, nie do tej, tylko do kolejnej, jakie wyjdę, to żebym już był totalnie innym gościem, nie? Masz 30 lat, 20 lat w sporcie. To jest można naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. I no generalnie, kiedy ktoś jest w sporcie, to się też dużo interesuje. Twoim zdaniem już tak okiem, można powiedzieć nawet ze strony siłownianej, siłownianego eksperta, że tak to nazwę. Co sądzisz ogólnie o sterydach, o takich odżywkach w sportach olimpijskich zakazanych? No. Ja powiem szczerze, że jestem dość zielony, jeśli chodzi o ten temat, dlatego się pytam. Nie wiem, rozważałeś w ogóle tego typu substancje? W ogóle jak to wygląda do sportu w walki? W świecie, jak dla jak mnie, to wygląda w tym świecie właśnie? Jak dla mnie do sportu walki, to te substancje to można sobie w dupę wsadzić tak naprawdę, bo w sportach walki najważniejsza jest stamina. Jak nie masz staminy, to chopie, możesz być najlepszym technikiem na świecie, możesz być najlepszym power puncherem na świecie, ale kurwa, musisz kogoś trafić, nie? Jak nie trafisz i nagle, wiesz, ktoś ci odbierze twój atut, bo nie będziesz miał siły na niego, to co ci z tego? Dlatego moim zdaniem, jeżeli chodzi o jakieś tam środki dopingujące w sportach walki, to nawet są nieprzydatne w ogóle. Chyba, że jakiś testosteron, ale to w małych ilościach po prostu, nie? Typowo z tych regeneracyjnych, a tak to raczej nie polecam się bawić, bo raz, szkoda sobie, zdrowia? Szkodzicie sobie na zdrowie, bo te środki są hepatotoksyczne. Organizm, jak sobie je podajecie, to organizm z nimi musi walczyć, no bo to są środki podawane z zewnątrz. To są substancje, które gdzieś tam wpływają źle na wasz organizm. Wiadomo, że są plusy i minusy, nie? Ale nie każdy, kto ma zajebistą sylwetkę, ma zajebiste zdrowie takie normalne i fizyczne, i psychiczne. Kiedyś czytałem taki artykuł o hormonie wzrostu, że no wiadomo, jak się bierze hormon wzrostu, to rośnie wszystko, i narządy wewnętrzne, i nawet potrafią komórki nowotworowe się tak, ogólnie, namnażać mocniej. Ogólnie hormon wzrostu potrafi jakby uaktywnić markery rakowe, czy tam nowotworowe po prostu. I ten rak może przyjść na przykład, nie wiem, 10 lat wcześniej, nie? Albo 20 lat wcześniej, nie? Dlatego dobrze jest przed braniem hormonu, jak ktoś chce sobie brać hormon wzrostu. Bo hormon wzrostu jest dobrym jakby środkiem, taki jakby najmniej inwazyjnym, tylko w małych ilościach, nie? Jak ktoś bierze, nie wiem, 25 jednostek, to już jest, kurwa, to już jest, wiesz, to kaplica, za dużo. Tak. To jest kaplica tak zwana, nie? Jak się bierze, nie wiem, 3 jednostki, to jest okej jeszcze, nie? 3 do 5, nie? To jest jeszcze tak okej, bo wtedy nie masz takich efektów właśnie, o których mówiłeś, że ci wszystko rośnie, nie? No ale ludzie, którzy na przykład trenują na siłowni, często mają też taki jakby odchył trochę, nie? Sam wiem, jak ja miałem duża łapa, duże barki, duża klata. A że nic innego się nie liczy, nic zdrowie jest nieważne, tylko najważniejsza jest duża łapa, duża klata, tak, i kaloryfer. Tak, i wiesz, i biorą dużo, dużo przeróżnych środków w dużych ilościach, i po prostu no, szkodą sobie, nie? Wpływa to na ich zdrowie zarówno psychiczne, jak i fizyczne, więc często tacy ludzie sobie po prostu niszczą życie. Czyli zdecydowanie możemy odradzić. Odradzić, no zdecydowanie tak. Okay, chyba, że jak tak mówię, jak z jakimś, nie wiem, wiesz, z jakimś lekarzem jakbyś się ustawiał, robił jakieś badania, tak żeby, wiesz, wszystko było monitorowane, no to tak jak mówię, ale to wydaje mi się, że nic innego jak sam testosteron lekarz by też nie zaproponował. To wszystko, wiesz, jakieś środki weterynaryjne, jakieś chopy. To też ciężko przebadać stricte, bo to no, też nie są rzeczy dostępne w sklepie. No kurwa, chopie. A no, jeżeli coś nie jest dostępne w sklepie, to nigdy nie znasz tego składu. No, ale nawet w sklepie tak, nie znamy składu. No, dlatego mówię, no ogólnie to tak nie polecam. Dobrze, przechodząc płynnie do końcówki naszej rozmowy, krótkie typowanie karty walk twoim zdaniem i pierwsza mocna walka otwierająca Fame Reborn, czyli Tomek Zadyma i twój dwukrotnie były rywal Polish Zombie w K1. Powiem ci tak, jeżeli chodzi o tą walkę, bardzo lubię Tomka Zadymę, bo jest naprawdę mega w porządku gościem. Jest zaświrowany w jakimś tam punkcie, pozytywnie. Ale pozytywnie oczywiście. Lubię też Marcina Wrzocka,
bo ogólnie po walce była taka sytuacja, że spotkaliśmy się w Zakopanem i sobie porozmawialiśmy. Przypadkowo? Tak przypadkowo, nieprzypadkowo. Trochę to zaaranżowałem, bo napisałem do Marcina wtedy, bo widziałem, że jest w Zakopanem. No i przyszliśmy tam do niego. Byłem ja, moja kobieta, on i jego kobieta. No i porozmawialiśmy sobie po szczerze, prostu. Szczerze, poza kamerami. Tak, normalnie. I Marcin to jest w porządku gość, nie? Ale chcę z nim rewanż. A co do walki, to uważam... Uważam tak, kurde, że Marcin tutaj może zaskoczyć, bo się mega bardzo dobrze przygotował do walki ze mną. Był, kurwa, taki szybki, że sam byłem w szoku. Ja też byłem wolny, bo też ważyłem ponad 100, 101 kilo chyba wtedy, pamiętam. Więc nie mogłem jakoś... ciężko było mi go złapać, nie? A jeżeli chodzi o K1, Marcin też bardzo dobrze kopie. Nie wiem, jak Tomek z tym ma, bo ja nie widziałem, jak on walczy w K1. Nie miałem okazji, ale wydaje mi się, że Marcin Wrzosek tutaj może... Zwyciężyć. Też lepiej dla ciebie, gdybyś chciał trylogię, to wiesz, też człowiek, który niesiony pasą zwycięstw. No. Kolejne starcie, walka pani. Nie wiem, na ile będziesz mógł i będziesz chciał się o tym wypowiedzieć. Iga kontra Malinowska, również walka w K1. Panie, jedyne, co mieliśmy, zobaczyć. Ja nawet nie wiem, kto to jest, byku, ogólnie. I tak ciężko jest mi w ogóle cokolwiek powiedzieć. Dobrze. Trzecia walka. Szmatan Narcoń? Tam widzę zdjęcie. Szmatan na Marcoń, tak? Kontra Kuba Maślanka. Nie, to Kuba Maślanka go rozpierdoli. Normalnie. Dobrze. Szmatan jest do wyjebania, wiesz, okay. Do Hasioka. Dobrze. Tutaj nie chcę akurat afer kręcić na tym podcaście, ale do afer będzie jeszcze dużo. A to afera, to tylko stwierdzam fakt. Okej, okay. Adrian Polak kontra Greg. Pierwszy raz angaż twitterowy w fejmie. Nigdy wcześniej nie zadebiutował. Nie wiadomo, co on potrafi. Ja odnośnie tego pojedynku i odnośnie tych postaci zdradziłbym pewne kwestie, ale zachował mnie na razie dla siebie. A w tej walce jestem za Adrianem Polakiem, pomimo tego, że on ma jakieś tam konwenanse z moim managementem i jakby z Ferrarim. Ferrari to mój kolega. Ale w tym wypadku muszę być za Adrianem Polakiem, bo wybieram mniejsze zło. Okej. Okay. Ciekawy temat do rozwinięcia na konferencję. Nawcia kontra Liza. Nawcia to będzie jej pierwszy pojedynek. Ona chyba nigdy nie zatrenowała, nie? W sensie ani siłowni, ani... Ciężko powiedzieć, wiesz. Nawcie lubię. Jest spoko. Liza też tutaj. Liza też jest... Bardzo w porządku dziewczyna. Jest w porządku dziewczyna. Ale tak, w K1 walczą. W K1. Liza wysoko kopie. To już raz to chyba... Tak, high kicki to jej wychodzą tak, jakby po prostu sobie rzucała, tak wiesz. Więc kurczę, wydaje mi się, że tutaj jednak Liza... Okej, czyli bez niespodzianki. I twój obecny kolega z maty, Wampir? Nie, no oczywiście, że Wampir wygra. Sparowałem z Wampirem. Jest szybki, dynamiczny. Wytrzymały. On ma taką wytrzymałość. Ale słuchaj, wy możecie sparować, bo wy oboje walczycie w boksie. Dokładnie, co, dlatego też dużo sparowaliśmy razem. Mm-hmm. I kurwa, potwierdzam, że jest... Potwierdzam, zaraz będą memy. Wampir jest w formie, nie? I uważam, że wygra tą walkę. Okej, okay, czyli japoński trwal Dominik Zadora, utytułowany polski kickbokser, tym razem wyjdzie na tarczy, twoim zdaniem. Tak. Disu kontra Darolew. Nie, no tutaj Disu na pewno wygra. Znaczy, no tak myślę, że Disu wygra, bo pamiętam jego ostatnią walkę i też był bardzo dobrze do niej przygotowany. Ja z Disem miałem okazję trenować i powiem ci, że to jest chłopak, który daje z siebie naprawdę wszystko, bardzo ale widać, dużo. To, ambitny, może nie ma jakiegoś wielkiego talentu, ale tutaj ciężka praca. Ciężka to praca, jest, ale to widać ogromna, ogromna. Ale to widać po nim. Ja zobaczyłem na jego pierwszej walce właśnie, że bardzo fajnie zawalczył. Nie jednemu, jeśli chodzi o ambicje i chęć chodzenia na treningi, uczęszczania, słuchania się trenera, to nie jeden zawodowy sportowiec, już nie mówię o tej dyscyplinie, chciałby mieć taką ambicję, jak ma, zdaję jak sobie ma, z tego jak ma Diz, więc duży szacunek dla niego. Koro, czyli chyba były kumpel z klubu, kontra obecny kumpel z klubu. Kumpel, nie kumpel, no tak, widzieliśmy się kilka razy. No. Cześć. Okay. Trenujący na jednej macie, wasz pot na jednej macie był kontra Ferrari, czyli obecny z klubu. Kurwa, no Ferrari jak zawsze trenować. Nie chodzi na treningi nadal? O nie. Kurwa, no tak... O nie. Tak słabo, nie? Ale myślę, że Ferrari wygra.
No, myślę, że Ferrari wygra. Ferrari to wariat. Wyleci, kurwa, łupu, cupu. Pozytywny wariat. Ta. Tego trzeba nam we frikach. Były pretendent do pasa mistrza świata w boksie Maciek Sulęcki kontra też twój były rywal. No, Norman Park. Norman Park ma zajebistą defensywę w małych rękawicach. Tak. Ma naprawdę, kurwa, szczelną gardę w chuj. Strasznie szczelną i bardzo ruchomą, bo on tak. bardzo pracuje on, w tej gardzie. Tak, cały czas. Nie? I on dużo widzi. On nie robi tak, że on jak się zasłania, to patrzy w dół, tylko on patrzy przed siebie, on wszystko widzi. Nie wiem jak... Maciek Sulęcki. Maciek Striczu. Maciek Sulęcki, nie wiem jak on... Nie widziałem nigdy jego walki, więc ciężko mi powiedzieć. Ale jakbym miał tak... Oni walczą w jakiej formule? Wiesz co, to jest taka mieszana formuła, bo najpierw będą walczyć w boksie i później zmienia się formuła na K1. Aha. Cały czas będą małe rękawice. Ogólnie Park jest bardzo dobry w takim dirty boxingu, nie? Zwykły boks to jest... Zwykły boks, a boks w małych rękawicach... Czy no, to na są przykład, dwie dyscypliny różne. To są dwie różne rzeczy, bo w dużych rękawicach się dużo szachuje, chodzi i się jest bardzo blisko drugiego człowieka. Kiza Arab, najlepsza walka. Chyba najnudniejsza. To chodzi. A tutaj jednak w małych rękawicach trzyma się dystans, wchodzisz i uciekasz, nie? Nie ma tej szczelności. Nie ma po prostu tego szachowania się takiego. Więc wydaje mi się, że tutaj Norman Park, zwłaszcza, że jeszcze on jest mańkutem i ma prawą rękę z przodu, to ja wiem, że to jest też bardzo ciężkie do ogarnięcia, jak ktoś ma prawą rękę z przodu, bo zarówno Norman Park, jak i Vampir cały czas mieli prawą rękę z przodu i ja nie umiałem się złożyć w ogóle do akcji, nie? Nie wiedziałem, jak mam zacząć akcję, bo no dziwnie to mi tak było po prostu, nie? I wiem, że to było ciężkie dla mnie. Nie więc... ma już takich odruchów, nie? No, nie ma. Masz zupełnie jakby odruchy musisz w drugą stronę. Musisz zacząć myśleć, a na myślenia nie ma czasu. W drugą stronę musisz wszystko robić, rozumiesz? I to jest takie, kurwa... No wydaje mi się, że tutaj Norman Park wygra, nie? Mm-hmm. Jak jest w formie, nie wiem, czy formie. Maciek też nie walczy z odwrotnej pozycji, ale to musiałbym zweryfikować. A nie chcę też tutaj walnąć jakiejś gafy. No to wiadomo, wasz co-main event z Bandurą to pomińmy. Nie, no to ja wygram, oczywiście, że ja tak? wygram. Tak? No, to zaskoczony jestem, że oczywiście, tak typujesz. Oczywiście, że ja wygram. Żartuję. Seba Fabiański z Sylwkiem Wardęgą. W końcu ktoś wygra. W końcu ktoś wygra. Chyba, że będzie remis na to. Powiem ci tak, jeżeli Sebastianowi zagra głowa, a to jest walka w MMA, tak? Nie, to jest boks małe rękawice. Boks małe rękawice? O Boże. Oboje mają problemy z kolanami. Aha, okej. Okay. Powiem ci tak, że jeżeli Sebastianowi zagra głowa, to Sebastian wygra. Jeżeli mu nie zagra, to przegra. No i tyle. I tyle. Dobrze, to na koniec naszego podcastu jeszcze dodam, że z kodem Robimy Fame możecie otrzymać do 200 zł zwrotu, jeżeli zarejestrujecie się na stronie lub w aplikacji BetClick. Oczywiście trzeba mieć skończone 18 lat. I wtedy można obstawiać takie gale jak Fame Reborn, czy inne super, świetne wydarzenia sportowe i nie tylko. Także co, Piotrek, dziękuję. A jakbyście chcieli moją walkę z Marconiem, to dajcie znać w komentarzach. Zobaczymy. Czyli chcesz tutaj bardziej sugerować się opinią ludzką niż... Tak, bo de facto nie chce mi się robić tej walki, ale jak... Posmarują. Ale jak posmarują i będzie publika chciała tego... A słyszałem, że podobno Marcon jest chętny. Niech głos ludu wyda werdykt. Robimy, pożyjemy, czy nie robimy. Zobaczymy. Dokładnie. Dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki wielkie. Piąteczka i do zobaczenia. Trzymajcie się.